Że nieważne, że nie idzie, złota zasada. Nie, jak nie idzie, to nie idzie. Przeczekać trudny okres, nie zmieniać ustawień, nie zmieniać celowników, nie zmieniać sensów, nie szukać winy w ustawieniach, tylko dajcie sobie czas, grajcie deathmatch, trenujcie i nie poddawajcie się, bo ten, kto gra więcej, ma większe szanse na to, że zostanie zauważony i będzie grał lepiej. Taka jest prawda. Nie ma drogi na skróty. Siema Kubinio, nie ma drogi na skróty, nie ma haksowania, nie ma, kurde, z nieba wszystko się nie spada, nie? Trzeba walczyć, starać się dawać 100% z siebie. Ale ogólnie, ty Kubik, tu przed chwilą się wypowiadałem, taka inicjatywa jak Pasza zrobił, ja pierdolę, czyku, chciałbym być w wieku tych chłopaków, nie? Chciałbym być w wieku tych chłopaków i jechać na obóz, szczerze. To jest niesamowite, dla takich gości, wiesz, z ikoną CS-a, taką jak Pasza,